Moja agencja ubezpieczeniowa doradza i specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, osobowych dla klientów indywidualnych i firm. Na rynku bełchatowskim działam od 1997 roku, więc prawie 17 lat. Zawsze przedstawię konkretną ofertę ubezpieczenia. Pod uwagę biorę nie tylko cenę, ale również zakres i warunki ubezpieczenia. Zapraszam serdecznie, Liliana Babiarz. Firma Motogaz Ciepłowski, którą prowadzę, istnieje już od 21 lat. Zajmujemy się głównie montażem instalacji gazowych. Jesteśmy autoryzowanym serwisem marki STAK. Producentem jest spółka AC z Białegostoku, jedna z trzech największych firm produkujących instalacje gazowe na świecie. Robimy również cały zakres mechaniki pojazdowej z wyjątkiem geometrii. Prowadzimy wymianę oleju, obsługę ogumienia i klimatyzacji. Znajdziesz nas przy rynku Grocholskim 11. Skosztuj prawdziwej letnowskiej kuchni i rozsmakuj się w egzotycznych smakolkach. Zapraszamy na pyszne zestawy obiadowe, a w soboty na koncerty z muzyką na żywo. Zamówienia z dostawą do domu 44-633-5555. W Buenos Aires sprostamy nawet najbardziej wymagającym okazjom. Z przyjemnością organizujemy imprezy rodzinne, okolicznościowe, prywatki i inne. Buenos Aires to gwarancja dobrego smaku i przyjemnej atmosfery. Ulica 9 Maja 2. Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej poświęconej tym razem podsumowaniu kolejnego etapu w ramach wdrażania na terenie naszego miasta projektu pod nazwą Budżet Obywatelski. Jesteśmy po głosowaniu, które odbywało się od 21 maja do 27, zarówno drogą elektroniczną, jak i drogą w postaci głosu oddanego do urny, czyli tak zwanych dokumentów, na których zamieszczone były wszystkie projekty, które zostały poddane ocenie mieszkańców Bełchatowa. Jesteśmy po podsumowaniu, jesteśmy po przeliczeniu tych głosów. Komisja, która pracowała nad tymi dokumentami, liczyła głosy. Jest przygotowany końcowy raport z tego głosowania. Myślę, że bardzo ważna informacja. Ponad 8 tysięcy głosów oddanych w ramach głosowania nad tymi projektami. Przypomnę, że na liście do głosowania było 60 projektów. 75, które zostały przygotowane i zgłoszone przez mieszkańców Bełchatowa, zaakceptowane przez komisję składającą się z pracowników i radnych Rady Miasta. Oczywiście ta ocena była tylko i wyłącznie pod względem zasadności tych wniosków. Oczywiście musiały być to wnioski, które dotyczyły szeroko pojętych spraw oddziaływania, na które oddziaływanie ma samorząd miasta. Myślę, że ilość wniosków zgłoszonych przez mieszkańców i ilość głosów oddanych przez mieszkańców, którzy byli autorami, którzy przekonywali do tych projektów swoich sąsiadów, znajomych, świadczy o tym, że ta inicjatywa ze wszech miar jest inicjatywą trafną, warto ją kontynuować. Jest to swoisty dialog, który odbywa się permanentnie z mieszkańcami, którzy postrzegają swoją rzeczywistość, która jest wokół nich, wokół nas, mieszkańców Bełchatowa, nie przechodzą wobec niej obojętnie i te projekty są jak gdyby efektem ich spostrzeżeń, ich zainteresowania. Jest to swoista formuła konsultacji, szeroko pojętych konsultacji społecznych, tak abyśmy wszyscy razem, zarówno ci, którzy bezpośrednio zasiadają w ławach Rady Miasta Bełchatowa, jak również mieszkańcy, mieli udział w kształtowaniu rzeczywistości, która nas otacza.
Jeszcze raz wracam do wyniku tego głosowania. Dokładnie, Szanowni Państwo, 8576 głosów oddanych podczas tego głosowania. To wydaje się dobry wynik. Istotną rzeczą jest to, że to głosowanie odbywało się dwurodzajowo, to znaczy można było oddać głos elektronicznie, jak również osobiście do urny, która była przygotowana dla tego głosowania. W wyniku tego komisja niestety stwierdziła, że ponad 1500 głosów było po prostu głosami nieważnymi. Oczywiście przyczyna była dosyć prozaiczna, bo niejednokrotnie oddawali głos dwukrotnie ta sama osoba. To oczywiście zostało wychwycone na podstawie danych opartych o PESEL. To jest oczywiście w każdym przypadku do wychwycenia, dlatego mówiliśmy o tym, że w regulaminie głosowania jest zapis o tym, że można oddać jeden głos, a w tym głosie można zaznaczyć maksymalnie trzy projekty. Gdy było tych projektów więcej, to oczywiście ten głos był również nieważny. No niestety budżet obywatelski naszego miasta dotyczy spraw mieszkańców naszego miasta, więc ci, którzy głosowali spoza Bełchatowa, a takie przypadki również były, niestety te głosy musiały być uznane za głosy nieważne. Były również przypadki dotyczące głosowania przez osoby, które nie ukończyły 16 roku życia. To wynikało z regulaminu głosowania. No i to oczywiście zostało też wychwycone przez komisję liczącą głosy na podstawie danych PESEL. Reasumując, mimo wszystko należy stwierdzić, że ponad 7 tysięcy głosów oddanych na 75 projektów to dobry wynik. To głosowanie uczyniło oczywiście określony stan rankingowy i tu informacja, że 6 projektów, które zajęło czołowych 6 miejsc, było na taką kwotę, która upoważnia do tego, aby stwierdzić, że te projekty mogą być w ramach kwoty przeznaczonej w budżecie, a więc tego 1 000 000 złotych realizowane. O szczegółach tego, co było przedmiotem głosowania, jak wygląda lista rankingowa, pani Marta Blada, która jest odpowiedzialna za koordynację tego projektu w zakresie jego wdrażania i realizacji. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, Pan Prezydent powiedział tu już bardzo dużo. Jeżeli byłyby jakiekolwiek pytania z Państwa strony, to ja bardzo poproszę. Jedyne, co mogę dodać, to lista jest określona, ilość oddanych głosów na konkretne projekty. Pokazuje również ta lista rankingowa tych 75 projektów, które były poddane głosowaniu. I ona mówi sama za siebie, mieszkańcy opowiedzieli się za konkretnymi pomysłami, konkretne pomysły poparli. Jeszcze raz również podkreślę to, co Pan Prezydent już powiedział, że ilość głosów ważnych w postaci ponad 7 tysięcy głosów może upoważyć nas do tego, żeby powiedzieć, że był to jak najbardziej projekt cieszący się zainteresowaniem mieszkańców. Jeżeli chodzi o konkretne już projekty, więc bardzo, bardzo istotne, że pośród tych projektów zgłoszonych i tych, które zyskały największą akceptację, są projekty dotyczące działań zmierzających do poprawy stanu infrastruktury naszego szpitala wojewódzkiego. I to sygnał, że mieszkańcy są tym zainteresowani, że te projekty zyskały dużą akceptację. Największą ilość głosów oddano na projekt, który swoją roboczą nazwę określał w następujący sposób. Odnowienie infrastruktury ruchomej i pomieszczeń i co teraz bardzo istotne, oddziału opieki paliatywno-hospicyjnej w Szpitalu Wojewódzkim imieniem Jana Pawła II w Bełchatowie. Prawie 1000 osób oddało głos na ten projekt i ten projekt zajął pierwsze miejsce w tej liście rankingowej. Na następnych miejscach znalazły się projekty dotyczące budowy placów zabaw. To w moim przekonaniu bardzo ważne i jak gdyby mobilizujące środowisko, gdyż na drugim miejscu jest projekt pod nazwą
Urwisowo, plac zabaw dla dzieci, plac zabaw dla dzieci z konkretną lokalizacją na osiedlu olsztyńskim, i ten projekt ponad 700 głosów zyskał. Rozumiem, że opowiedzieli się przede wszystkim za nim mieszkańcy osiedla olsztyńskie. Też była to z całą pewnością mobilizacja określonego środowiska, określonej grupy mieszkańców. Następny projekt, rodzinny plac zabaw i rekreacji z siłownią zewnętrzną. To projekt, który wskazowany był jako miejsce do realizacji na osiedlu Okrzej, więc też jak gdyby mobilizacja tego osiedla wokół tego projektu. Następny projekt dotyczy również szpitala wojewódzkiego w naszym mieście. Odnowienie traktów komunikacyjnych na terenie szpitala wojewódzkiego. Ponad 500 osób za tym wnioskiem zagłosowało. Również następny projekt to wymiana windy w pawilonie, a szpitala w Bełchatowie. To również wskazuje na wagę problemu, jakim jest dbałość, a z drugiej strony odpowiedzialność nas, mieszkańców Bełchatowa, za to jakże ważne miejsce, jakim jest szpital wojewódzki w Bełchatowie, którego tak naprawdę, aczkolwiek nie jesteśmy właścicielami z punktu widzenia formalnego, to jednak czujemy się odpowiedzialni za to, co w tym szpitalu się dzieje, jak ten szpital funkcjonuje, na jakim poziomie świadczy usługi. Te trzy projekty, o których tu mówimy, wskazują jednoznacznie na to, że wielu mieszkańców za tym projektem głosowało. I kolejny projekt, który mieści się jeszcze w tej liczbie projektów do zrealizacji z punktu widzenia kwotowego, to projekt pod nazwą Ciepło dla Grocholic i dla osiedla Ludwików. Oczywiście kwota tego projektu jest kwotą, która pozwala na rozpoczęcie prac zmierzających do przygotowania tej inwestycji i tak jest ona w tym projekcie opisana, ale to dobry sygnał na to, że jest przede wszystkim zainteresowanie pośród mieszkańców Grocholic, Ludwikowa, bo ci mieszkańcy z całą pewnością przede wszystkim głosowali na te projekty, na to, że jeżeli ta infrastruktura na osiedlu powstanie, będzie zainteresowanie na to, aby do tego ciepłociągu się przyłączyć, aby likwidować niską emisję, która niezwykle jest z całą pewnością uciążliwa, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy kopcące kominy z naszych małych ciepłowni, takich domowych, są na pewno dokuczliwe nie tylko dla sąsiadów, ale i dla całego miasta. Dlatego ten projekt ważny, na szóstej pozycji, wskazujący na to, że będziemy nad tym projektem pracować. Od tego czasu przystępujemy do faktycznej realizacji, ponieważ trzy projekty dotyczą szpitala wojewódzkiego w Bełchatowie, dlatego też będziemy rozmawiać z dyrektorem szpitala o sposobie wdrożenia tych projektów, o formule, gdyż środki pozostają w dyspozycji miasta, więc musimy tutaj dokonać pewnych uzgodnień zmierzających do tego, aby te trzy projekty spróbować wdrożyć w życie zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.